i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Będzie prawda w Smoleńsku i będzie kreska tych, którzy są łotrami, którzy tutaj gdzieś rzucają, ale powtarzam, nic wam to nie pomoże. Przegraliście moralnie, przegraliście politycznie i przegracie do końca. To, co Unia Europejska zrobiła, to jest wielka hucwa. Dlatego, że po prostu, skoro my mieliśmy swojego kandydata, prawdziwego, to powinien być respektowany. Bardzo szanuję panią premier, jest bardzo godną, piękną osobą i bardzo trafnie analizuje sytuację. Mówi prawdę, jest mocna i my jesteśmy całym sercem za nią. To jest prawdziwa Polka i prawdziwy polityk. Ale wczoraj cała Europa była przeciwko pani premier. Europa zawsze jest dla nas nieżyczliwa, bo chcą nami handlować. Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! To jest to oczywista porażka polskiego rządu, natomiast uważam, że długofalowo jest to zdecydowanie zwycięstwo Polski. Znaczy uświadamia, że polityka prezentowana przez obecny rząd jest nie tylko kryminalna, ale też wyjątkowo nieskuteczna. Nienawiść Kaczyńskiego będzie wzbierała, dlatego że został zlekceważony przed całym światem, przed Orbana na przykład, na którego liczył, bo tak naprawdę to tylko na niego mógł liczyć i ma poczucie, że jest sam, ale to poczucie zlekceważenia jest groźne dla nas Polaków tutaj w Polsce.